Świnta, świnta i po świntach. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w tym oto momencie zostaw łapeczkę w górę, zapauzuj film i w sekcji komentarzy napisz, co ciekawego dostałeś pod choinkę. Ja za chwileczkę wam opowiem, jak przebiegły u mnie święta, co ja ciekawego dostałem, bo z pewnością nie jeden z was jest ciekawy. Jeżeli mnie nie śledzicie na Instagramie, no to nie będziecie wiedzieli, co takiego dostałem, ale jeżeli ktoś z was jest spostrzegawczy i ogląda cały czas moje odcinki, no to widzi, że troszeczkę za mną się zmieniło i za chwileczkę wam pokażę, jakie prezenty dołączyły do mojej kolekcji, która jest za mną. Ja przez całe święta codziennie logowałem się do gierki, żeby nagrać wam takie krótkie przebitki, co ciekawego było w sklepie i jakie nagrody mogły was ominąć. Mam nadzieję, że żadna nagroda was nie ominęła, że wszystkie je odebraliście i za chwileczkę sobie wszystko przeanalizujemy, w jaki dzień było najkorzystniej się zalogować i jaka była najlepsza nagroda. Ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, strzel subika dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars, a teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z Conem Farrell. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Jeżeli robicie jakieś zakupy z Conem Farrell, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kotfarrell@gmail.com. A jeżeli twój króciutki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa, więc sprawdzaj swoją skrzynkę, jeżeli tutaj gdzieś twój filmik się wyświetlił. Zacznijmy od tych mniejszych prezencików. Dostałem takiego palucha rybnego. Spójrzcie, jaki jest przecudowny. To jest z kolekcji Pop paluch rybny. Świetna, świetna figurka, która będzie pasowała mi idealnie do półeczki, a to jest figurka Bright Bomberki, którą dostała tak naprawdę JJ-ka z lamorożcem w ręku, ale postanowiliśmy, że będą one stały u mnie z tyłu za mną na półce. Za mną, jak widzicie, znajduje się przekozacki neon, który dostałem od JJ-kowego Mikołaja i jest to neon w kształcie logo Farrella. Ledwo co się zmieściło na półkę, ale mega się cieszę, że udało mi się je wcisnąć, bo gdyby stał ten neon troszeczkę wyżej, no to niestety by go nie było tak dobrze widać, a tak jest po prostu przekozacki. Tutaj jeszcze po prawej i po lewej stronie zamontowałem sobie inne gadżety w postaci nerfów. No i powiem wam teraz, że ten pokoik wygląda przecudownie. Takie same logo możecie znaleźć na koszulkach Farrella z kolekcji Gold The Farrell Team. Wbijajcie na pixyshop.pl, link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie. Kolejną rzeczą, którą dostałem, jest koszulka. Uwaga! To nie jest byle jaka koszulka. Chociaż jakości troszeczkę jest gorsza niż ta moja, ale to jest koszulka od Mr. Beasta z autografem Mr. Beast tutaj, jak widzicie. Oczywiście tą koszulkę sam sobie kupiłem, bo każdy, kto kupił tą koszulkę, brał udział w losowaniu na $1 000 000. I ja właśnie taką koszulkę sobie sprawiłem, wsparłem swojego ulubionego twórcę, jakim jest Mr. Beast oczywiście. I do tego jeszcze dostałem taką wlepę Pumy, która znajduje się, o, tutaj, tutaj. Z koszulki jestem mega zadowolony, jak i z innych prezentów. Dostałem tam jeszcze masę cukierków i innych rzeczy, których z pewnością nie zjem, tylko jak ktoś będzie do niej przychodził, będę ich częstował, bo ja taki jakimś wielkim fanem słodkości nie jestem. Wolę rzeczy słone i ostre. Ale moi drodzy, nie o tym, nie o tym. Pamiętajcie, żebyście wy dali znać w komentarzu, co ciekawego dostaliście, a teraz przejdźmy do otwierania prezentów z gry Brawl Stars. No i mamy na początku małego fejla. Pierwsze 5 odcinków, które nagrałem, się skraszowały. Dźwięk się rozjechał z obrazem. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale i tak wam powiem, co można było dostać w ciągu tych 5 dni. Na szczęście kolejne dni się super zapisały, więc będą openingi, będzie logowanie się codziennie na konto, że tak powiem. Mam te nagrywki, więc od 6 dnia zaczniemy. Więc w pierwszym dniu był do odebrania Megabox, więc to było w sumie takie fajne, że w pierwszy dzień od razu jest megaboksik. Później w drugim dniu, 13 grudnia, dostaliśmy monety. Tam było bardzo mało tych monetek, więc to był trochę śmieszny prezent, ale niech będzie. W 14 dniu mieliśmy 2 razy token doubler, czyli 250 żetonów, jakby tak, że tak powiem, w gratisie. 15 dnia dostaliśmy fioletową skrzynkę, czyli Big Boxa. 16 grudnia, czyli 5 dnia, dostaliśmy punkty mocy, które mogliśmy sobie wpakować do jakiegoś zadymiarza. Trochę niefortunnie wyszło, że się skraszowało, ale mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. No, był mega dziwny okres przedświąteczny, bardzo napięty, więc nie mogło się obejść bez jakiegoś fejla. Więc teraz widzimy się w 6 dniu otwierania prezentów w grze Brawl Stars. Dzień dobry, witam w 6 dniu. No, jestem mega, mega ciekawy, co mamy dzisiaj w sklepiku. Uwaga! No dobra,
Podwaja żetonów. Niech będzie, niech będzie. Odbieramy. No i otwórzmy jeszcze darmową skrzynkę. Boom. Punkty mocy do Byrona, bo... A, 4, okej. Okay. Bo odblokowałem go wczoraj. No to nice, no to nice. Widzimy się w kolejnym dniu. Woohoo! 7 dzień i mamy, moi drodzy, mega boxa. Jest to już drugi mega box. Za darmo, więc bardzo, bardzo fajnie. Dajcie znać w komentarzu, co wam ciekawego wypadło z mega skrzynki. Otwieramy! Mi oczywiście wypadną tylko i wyłącznie punkty mocy, ale nie szkodzi! Jeden przedmiot. Punkty mocy do Byrona. 277. Coś pięknego, coś pięknego. Mała skrzyneczka jeszcze do openingu. Co mamy ciekawego w sklepie? O! Ticzek jest teraz w sklepie. Bałwanek Tik. Pamiętajcie, jeżeli coś kupujecie, nagrywajcie to i podsyłajcie mi na maila. 8 dzień świąt, moi kochani, sprawdźmy sklepik, jesteśmy już po przerwie konserwacyjnej i uwaga, jest nowy zadymiarz Edgar za darmo, coś pięknego, odblokowujemy, tam tararam, tam tam i woohoo, mamy to epicki zadymiarz Edgar, spójrzmy prawdzie w oczy, ten dzieciak jest naprawdę wściekły, do tego kocha parkour, jak to jest jakiś parkurowiec, świrowiec, widzowie, koks totalny, jeżeli... Cieszycie się, że macie darmowego zadymiarza, zostawiajcie łapeczki w górę. Ja powiem wam szczerze, że miałem serwery dopiero 3 godziny po JJce. JJka miała już aktywne serwery na iPhone'ie 3 godziny temu, a ja dopiero teraz. Dziwna sprawa. Odbieramy za darmo jeszcze sobie Golda, ale coś długo mieli. Oraz punkty mocy do... jak on się nazywał? Byrona. Okej. Okay. Moi drodzy widzowie, 9 dzień świąt w Brawl Stars. I uwaga, w sklepie mamy... Podwajacz żetonów. Odbierzmy sobie. No nie jest to zbytnio fajny prezencik. No ale niech będzie. Miejmy nadzieję, że jeszcze się jakiś mega boksik pojawi w przyszłości. Wiem, że na samym końcu będzie darmowy skin. Ale do jakiej postaci? Oglądajcie do samego końca odcinek, a z pewnością się dowiecie. Widzimy się w następnym dniu. No siemanko, witam w kolejnym dniu. Moi kochani, jestem mega ciekawy, co dzisiaj mamy ciekawego w sklepie. I uwaga! Święta w Brawl Stars, dzień 10 i moi drodzy mamy, to są emotki? Tak jest! Co to jest? Zła bombka, ciesząca się choinka oraz smutne... Co to może być? Dajcie znać w komentarzu, to jest smutny węgiel z Minecrafta? Nie mam pojęcia. O kurczę, tego punkty mocy tu kupujemy. Tutaj odblokowujemy nową gwiezdną moc Edgara, pięknie, i jeszcze podwajacz żetonów. I w sklepie pojawił się świąteczny Frank. No i pięknie. Sprawdźmy sobie te emotki. Czy mogę je używać? Tak, mogę je używać na ostatnim slocie. Na przykład mogę zadać koineczkę, a tu mogę zadać ten smutny kamyczek. Czy co to jest? Dziękuję Supercell, bardzo, to jest najlepsza nagroda od razu po Edgarze. Serio, serio. Zobaczymy, czy coś ciekawego jeszcze nas czeka w tym roku. 11 dzień, moi kochani, 11 dzień odbierania prezentów i dzisiaj w sklepie mamy, uwaga! Punkty mocy, za darmo, no dobra. Lepsze to niż nic. Dla każdego zdymiarza odbieramy i dajmy je oczywiście, że do Byrona. Wklepane, no i prawie, że Byron będzie na maksymalnym poziomie, tak mi się wydaje. Dobrze, dodatkowo jakiś star power tutaj miałem. No i to tyle, no i to tyle. Także widzimy się w 12 dniu, już jutro. Moi kochani, dzisiaj mamy 23 grudnia. Jak widzicie, ja dzisiaj jestem w roli elfa. Pomagam pakować prezenty Mikołajowi. I sprawdźmy, jaki prezent Brawl Stars nam na dzisiejszy dzień przygotowało. Uwaga, odpalamy! Wow, oferta specjalna za 480 zł. Nie no, tego to ja raczej nie kupię, bo mnie nie stać, bez przesady. Święta Brawl Stars, nowe piny. Te piny, brakuje mi jednego gema. Serio? No i za to mamy jeszcze podwajacz żetonów za darmo. Dobra, za darmo odbieramy. Skrzyneczkę też odbieramy. Boom, 79 golda. No i te piny, powiem wam szczerze, że te piny mnie kuszą. Ale chyba sobie podaruję je. No zobaczę, może jutro. 15 dni jeszcze mamy, także moi drodzy, życzę wszystkim wesołych świąt. Z pewnością jeszcze będę wam życzył na filmach innych, na Instagramie. A propos Instagrama, wbijajcie, jeżeli chcecie zobaczyć nasze świąteczne fotki, moje, joysticka itp. Link do Instagrama macie w opisie. Dołączajcie, piszcie komentarze z życzeniami, ja powbijam, bo będę miał teraz dużo wolnego czasu na święta i polajkuję wam fotki.
No i moi kochani, witam was w ostatnim dniu, nazwijmy to festiwalu zimy w Brawl Stars. Moi kochani, w sklepie mamy do odebrania darmowy skin do Brocka. Odbieramy! Jest to chyba już mój czwarty czy piąty skin do Brocka? Dziękuję. Staromodny Brock, tak on się nazywa. No i wiecie co? Kuszą mnie te piny, strasznie kuszą mnie te piny, bo one są naprawdę mega fajne i mi się wydaje, że za rok może ich nie być. Z racji tego, że są limitowane plakietki, muszę je mieć, muszę je mieć. Kod twórcy FYARYLL, potwierdź. I moi drodzy, kupujemy piny. Woohoo! To są legendarne, wow! 2, 4, 5 legendarnych odznak, coś pięknego. Mamy tak, zwykłego, raz, dwa, trzy, 4, 5 i 6. Wow. Wow. Bierzemy tego. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko piny. Może weźmy sobie o taką skarpetkę. A tutaj zamiast choinki wstawmy sobie. O, wkurzony prezencik. Niech będzie. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Najlepsze dni, w których warto było się zalogować, był dzień 8, 10 oraz 13, ponieważ dostaliśmy Edgara, fajne piny oraz skin do Brocka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekazackie koszulki, wspierajcie z kodem FARAL, jeżeli coś kupujecie, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!